Zastanawialiście się kiedyś, jak będzie wyglądał Pet Simulator za kilka lat w ostatnim jego update'cie? W tym odcinku to zobaczycie. Oczywiście pamiętajcie o subskrypcji kanału, ponieważ praktycznie 70 kilka procent osób nie subskrybuje tego kanału, a go ogląda, więc zasubskrybuj. No i teraz przechodzimy do odcinka. Właśnie jesteśmy w grze, która mogłaby pokazywać, jak będzie wyglądał ostatni update Pet Simulator. Grę macie oczywiście w opisie, jest to Pet Simulator Cursed, coś takiego. Gra wygląda no podobnie, ale tak, co to tu jest? Click Hugecat. Aha, tu się zdobywa pieniążki, ale mogliby wprowadzić takie coś takiego niby autoklikera, ogólnie klikera do Pet Simulator i także się zdobywa takie jakieś pieniążki. To by było bardzo fajne. Tutaj mamy rangę. Można sobie jakby no ten dzienny jakby można sobie zabrać. A za 99 lat mamy następny, bo nie chciałoby mu się tego robić. Tutaj mamy Infinity Pet. Pięknie po prostu. Wszystko max mamy. Tak. Tutaj coś jest. Nie ma nowych fanartów. Nie ma. A ja mam nie wiadomo ile kasy. Znaczy nie kasy, no jakby na tablicy, o. Tutaj mamy co? Traveling Merchant będzie pięknie, tak świetnie wyglądał. Będzie taką ogromną skrzynią z jakiegoś tam świata, już nie pamiętam jakiego dokładnie. Proszę. Boże. 92 hugekaty, to dostajemy siebie. Nie, tego to raczej nie będzie, że 450 milionów to 450 robuxów. Tu się nie da w ogóle kliknąć nigdzie. Baj? Aha. Czy chcesz sobie coś kupić za darmo? Nie ma, jest. Więc gra jest po prostu świetna. Proszę, mamy deski. O, my jesteśmy sami deską, która ma najwięcej ogni, czyli jesteśmy najszybsi normalnie. Nie chcę się tu teleportować. Nie chcę. O, co to jest za jajko? Tu jest Pog Egg. Kliknę. O, dobra, otwieramy coś. O, Pog Kata zdobyłem. A R jak kliknę? O, w końcu chociaż tyle jajek. Pokkata znowu, idź. Jak to ma nie hugę pokkata. O, tutaj się chyba tylko tego peta można zdobyć. A, Dominian? Beniamin normalnie, Dominian. To sobie, otworzymy sobie trzy. No Preston tak będzie chciał robić. Hugę Pegasus, hugę Curry i hugę Pumpkin Cat. Preston tak będzie chciał robić z tego powodu, że no bo, znaczy, nie wiem czy będzie chciał robić, ale że po prostu no nie będzie mu zależało na tej grze, więc będzie tak robił i jakby no, nie będzie mu się po prostu chciało robić update'ów. Tyle, da wszystko wszystkim za darmo, no i to będzie dla niego świetne, dla nas tak mniej świetne, ale też będzie fajne. Dobra, otworzymy sobie jeszcze raz to jajko Limited. Prawdopodobnie każdy będzie miał Infinity Petów za sobą. Nie wiadomo ile będzie można mieć, tak jak tutaj w tej grze. A nie, 15 można mieć. No ale prawdopodobnie będzie Infinity po prostu Petów. Teleport to Christmas Event. Działa? O, działa. I Christmas Event się teleport. O, piękny pan krab? Chyba tak to było. Piękne teleportowanie z panem krabem. Witam pana. Oko panu rozciągnę czy coś. Dobra. Świetne. Fajny event. Bardzo by fajnie było, jakby tak wyglądał właśnie ten event. Dobra, otworzymy sobie to jajeczko. Z każdego po trzy. Jakieś takie dziwne cosie. Tu sobie też otworzymy. A jak to kliknąć? Jak to otworzyć? O, dobra. Wow! Ale fajnie by był taki pomysł z zamrożonymi petami. Jakby, że one są w kostce lodu. Fajnie by to mogło wyglądać. Mamy jakieś zgliczowane. Chyba się mi monitor normalnie zepsuł. Dziwnie to wygląda. Dobra, idziemy do youtuberega. Co z niego zdobędziemy, ciekawe.
Ładne, normalnie odbija się wszystko. To by miało fajne, że każdy, kto nagrywa Pet Simulator i to się jakoś tam weryfikuje czy coś, tak jak weryfikacje na Pet Simulator, i wtedy dostaje się nawet z takiego peta, który ma jeden siły, ale że on po prostu był jakby taki, że tylko ja go mogę mieć i nie da się go tradować i tak dalej, on jest ekskluzywem i po prostu ma się jakby, on ma jakby naszą twarz, moją twarz na przykład. Tutaj mamy jakieś jajeczka. Dobra, otwieramy. Ale jak tak by wyglądał Pet Simulator, to ja bym się obawiał, żeby grało w to właśnie więcej osób. Zagrałoby w to więcej osób, bo to tak to... O panie, Hugę Festive Cat, tyle razy. Ile ja mam w ogóle Hugę za sobą? Tu mamy jakieś jajko. Chyba wypadek przy pracy był i się wywrócił. Miało się wywrócić, ale dostało laga. A, z jajka dostaliśmy jajko. Miało laga i mamy laga cały czas i się zatrzymało. Chyba o to chodziło. O, tu mamy jakieś jajko. Ale taki Christmas event z takim parkurem, że trzeba wejść. Fajne. Fajne by to było. O, Golden Hugę Festive Mascot. Co to jest w ogóle za pet? Dobra, nie będziemy tutaj przez rok otwierać jakichś jajek normalnie. Bo wy chcecie zobaczyć wszystkie światy. Jakby to wyglądać, więc wchodzimy na 10 milionów visit egg. Tam to raczej nie będzie 10 milionów, tylko tam będzie trochę więcej. 300... Mnie na to nie stać. Nie stać mnie, mam za mało pieniążków. I długo będę miał za mało pieniążków. Sam tego nie otworzymy, ale to jest free, to jest darmowe. Więc to otworzymy. Rrr. Albo nawet nie trzeba klikać ry. A, dlaczego mnie nie... Nie da się go po prostu otworzyć. Świetnie. Dobra, custom event. O, witam pana kraba znowu. Pan krab jest piękny. No prawdopodobnie po prostu wszystko będzie za darmo, będzie... Ogromna szansa na wszystko, na wszystkie pety, wszystkie gamepassy się dostanie za darmo. Tak bym to jakby, tak by to wyglądało w moich oczach. Tak by to wyglądało w moich oczach, że po prostu będą wszystkie jakby, no. A to możemy otworzyć, dobra, no to otwieramy. Jednak nie możemy. A tutaj co jest? Feed your pet. Pet. A, że trzeba nakarmić swoje pety, albo to by było dobre, że trzeba nakarmić swoje pety i one wtedy dostają jakiegoś levela, czy tam więcej mają po prostu mocy, siły jakby. To by było fajne. To chyba, tak, te portale nie działają jeszcze. No ale jak tak by wyglądał Pet Simulator, ciekawie by było. Bardzo by było ciekawie, no więc możecie mi powiedzieć, czy podobał wam się ten odcinek. Pamiętajcie o subskrypcji i łapce w górę. Ogólnie pamiętajcie o wszystkim, komentarzu, co tam chcecie. Dobrze, dziękuję. Do widzenia.